Dzień dobry, kochani. Przepiękny dzisiaj jest dzień. Nie mam zielonego pojęcia, skąd jest taka przepełniająca mnie i otulająca wibracja, energia tak ogromnej wewnętrznej wdzięczności. I pomyślałam sobie, że dzisiaj opowiem wam o czymś, z czym każda osoba, która wchodzi w rozwój osobisty, mierzy się. I jest to najczęściej takie pytanie, od czego zacząć? Od czego ja mam zacząć? Co jest tym pierwszym punktem, tym pierwszym krokiem, który da mi efekt, którego ja pragnę? Nie ukrywam, że zainspirowało mnie do tego nagrania. Zainspirowała mnie Iwona. Dziękuję ci, kochana, ogromnie za twoją wytrwałość, za, matko, taką energię życia i takie sfokusowanie na osiągnięcie celu, którego pragniesz, na cudowne stworzenie życia, jakiego pragnie twoje serce i twoja dusza. Ja chylę czoła tobie, twojej rodzinie i temu, co wspólnie z mężem tworzycie. Jesteście cudownymi osobami. Bardzo wam kibicuję w tej podróży. Iwona odszukała moje pierwsze nagranie na YouTubie. Dogrzebała się bardzo głęboko, bo to było naprawdę jedno z pierwszych nagrań. Chyba w 2018 albo 2019 roku. Pamiętam, ile prób zrobiłam, żeby to nagranie stworzyć. O, matko. To było coś niesamowitego, bo zmieniałam kilkakrotnie lokalizację. Ja to nagrywałam chyba 2 tygodnie. Miałam kartkę i podchodziłam kilkadziesiąt razy, żeby to nagrać, a wszystko dlatego, że miałam jakieś takie dziwne przekonanie i wydawało mi się, że już za tym pierwszym razem musi być perfekcyjnie i kiedy nagrywam, to muszę to nagrać w taki sposób, żeby tego w żaden sposób nie przycinać potem, że to musi być jedna wielka całość, co oczywiście powodowało ogrom stresu, bo nie mając doświadczenia, jąkałam się i zapominałam tekstu i były przerwy. I ta moja perfekcyjność, ta chęć do dążenia do tej perfekcyjności, która zresztą wypływa z mojego znaku zodiaku, panny. Wszystkie panny dążymy do takiego poukładania i takiej perfekcji, ale również brama 5, którą mam zdefiniowaną w swoim okresie Human Design, ona również mówi o regularności i o porządkowaniu i po układaniu wszystkiego, więc to powodowało we mnie ogrom stresu. I ona doszukała się tego nagrania i słuchając tego nagrania pomyślałam sobie, jakie to było dla mnie ważne, żeby się z wami podzielić tym. Że my tak naprawdę, ta zmiana w naszym życiu jest taka prosta. My wystarczy, że podejmiemy decyzję, potem wykonamy kilka kroków, które są ważne, aby dana zmiana się zamanifestowała i tyle. I nic więcej. I to się wydaje takie proste. Kilka kroków, idziesz według tych kroków i działasz. I byłoby proste, gdyby nie wszystkie mechanizmy, nie wszystkie naleciałości, lęki, obawy, strachy, które mamy w sobie, przekonania. Gdyby to wszystko nie istniało, zmiana byłaby banalnie prosta. Bo wystarczyłoby podążać tylko i wyłącznie według określonych kroków. Ale chcę wam dzisiaj opowiedzieć o czymś innym. O czymś, o czym może kilka razy wspomniałam, ale zaledwie usnęłam ten temat w live'ach, które były zawarte na warsztatach o rozpoczęciu biznesu, o prowadzeniu biznesu, o tym, jak stworzyć biznes. Biznes, który jest zgodny z twoją duszą, zgodny z tobą i pod ciebie. Tam kilka razy o tym wspomniałam, jednak nie dawałam zbytnio temu uwagi, ale chcę to podnieść dzisiaj jako ważną rzecz. Kiedyś, wiele lat temu, kiedy zaczynałam swoją pracę, ja zawsze, od zawsze pamiętam, że uwielbiałam obserwować ludzi. To mi dawało jakąś taką bardzo dziwną, specyficzną, wewnętrzną przyjemność, takie dopełnienie, tak jakbym się syciła tym, że mogę obserwować człowieka, jego działanie, jego zachowanie, jego reagowanie. Było to dla mnie dziwne, natomiast
Nie mogłam sobie, nie umiałam sobie tego w żaden sposób wytłumaczyć. To oczywiście także wyjaśnia to wszystko mój wykres Human Design i bycie projektorem. Natomiast na tamten czas, wiele, wiele lat temu, kiedy miałam 19 lat, nie miałam pojęcia, dlaczego tak jest, dlaczego mi to sprawia przyjemność. Natomiast ta przyjemność miała również w sobie też to, że byłam bardzo szczegółowa w tej obserwacji i oddawałam kontemplacji te pewne działania i te obserwacje, które miały miejsce. Moja pierwsza praca była pracą w szpitalu. Dostałam tam pracę jako stażystka w dziale księgowości. I to był mały szpital w małej miejscowości. I pamiętam, że był to szpital, który podupadał finansowo. Był na skraju bankructwa. I to był czas, kiedy wiele szpitali bankrutowało i było zamykanych. I został ogłoszony konkurs na dyrektora, który obejmie stanowisko i postawi ten szpital na nogi. I ja weszłam do pracy na stanowisko tej stażystki w trakcie, kiedy jeszcze był tam jeden z dyrektorów i w trakcie, kiedy cała zmiana i restrukturyzacja miała miejsce. I przez bardzo długi czas, nie mówię, że od zawsze, ale z tego, co moja wiedza i pamięć sięga, szpitalem zarządzał lekarz. Z jakiegoś powodu uznawano, że jest to najlepsza opcja, żeby to lekarz zarządzał szpitalem i był dyrektorem. I konkurs, który został wystosowany, pierwszy raz wówczas przyszedł na to stanowisko człowiek z zewnątrz, człowiek, który w ogóle nie miał doświadczenia lekarskiego. Jednak to, co było dla mnie absolutnie fascynujące, to obserwowanie jego i obserwowanie tego, jak on się zachowuje i jak on reaguje na sytuacje kryzysowe. I on przyszedł do tego szpitala po to, żeby dokonać pewnych zmian. Zastał szpital w konkretnej sytuacji finansowej, pracowniczej, usługowej. Jego zadaniem było wyciągnąć tą jednostkę na powierzchnię z zadłużeń i postawić ją na nogi, żeby funkcjonowała, żeby nie została zamknięta. Kiedy zaczęłam swój rozwój osobisty, to jednymi z pierwszych rzeczy były właśnie rzeczy dotyczące zmiany. I to było niesamowite, jak bardzo życie kierowało mnie w tą stronę, by właśnie o zmianie mówić, by właśnie wokół zmiany tworzyć i tworzyć właściwą drogę i właściwą ścieżkę. Kiedy byłam na lotnisku i leciałam do Anglii, czekając na samolot, weszłam do takiej małej księgarni, która jest na lotnisku. I pomyślałam sobie, może jakąś książkę wezmę dla siebie i coś poczytam w tym samolocie. Rozwojem, w ogóle rozwojem człowieka, rozwojem osobistym i biznesowym, to było moje hobby od zawsze. Ja zawsze się tym fascynowałam. Jednak nigdy nie podchodziłam do tego jako do czegoś, co jest moją drogą życiową. Natomiast to było niesamowicie dla mnie fascynujące, jak działa nasz umysł i jak my działamy. W połączeniu z różnego rodzaju ograniczeniami i takimi naleciałościami. I wtedy w moim oczom, w tej księgarni rzuciła się książka, maleńka, cienka książka. Kto zabrał mój ser? Ci z Was, którzy znacie tę książkę, wiecie, o czym będę mówiła za chwilę. Ale być może są tacy, którzy nie znają. Jest to niesamowita książka, którą można przeczytać samemu, ale można też ją czytać z dziećmi, ponieważ jest ona o dwóch stworzeniach. Dwóch stworzeniach, które żyły sobie przy bardzo dużej kostce sera i można powiedzieć, że te stworzenia to jakiś rodzaj myszy albo szczura. A trudno to określić, bo są takie myszowate w obrazkach, ale nie do końca. Tak to nazwę, nie do końca. Więc jest to takich dwóch stworzenia, które żyją sobie przy serze i ten ser jest dla nich pożywieniem, jest dla nich całym światem i one sobie tam różne rzeczy robią i tym serem się pożywiają. Pewnego dnia tego sera zaczyna ubywać, ubywać, ubywać. W pewnym momencie ten ser znika. Znika kompletnie. I zaczynamy obserwować zachowania dwóch różnych skrajnych osobowości. Osobowości, która jest bardzo na nie, jeśli chodzi o zmianę. I mocno trzyma się tego, co było,
i osobowości, która po pewnym czasie dochodzi do wniosku, że chyba czas ruszyć z miejsca. I ja zaczęłam czytać tę książkę i nie ukrywam, że ona mnie niesamowicie zaskoczyła, ponieważ dała mi ogromny, ogromny wgląd tego, jak bardzo my jesteśmy niechętni do tych zmian. My się boimy zmian. My nie chcemy w te zmiany wchodzić. Dlatego tak mało osób wciąż zmienia swoje życie rzeczywiście. My zmieniamy swoje życie po troszku. Często jest tak, że ktoś siada ze mną na sesję albo przychodzi do mnie na warsztat i mówi: wiesz, Sylwia, ja już chcę, żeby się te procesy wszystkie skończyły, żebym ja już mogła odpocząć i wrócić do tego, co było. To zawsze we mnie wywołuje uśmiech. Nie mówię, że mnie rozbawia, tylko wywołuje we mnie uśmiech. Nie ze względu na tę osobę, ze względu na to, że ja też byłam w takim miejscu. Ja też czekałam na taki moment, kiedy w końcu nie będę musiała medytować, pisać w dzienniku, robić procesów. Będę mogła wrócić do tego starego życia, tylko będę się lepiej czuła i moje życie będzie lepsze. No z czasem zrozumiałam, że to tak zupełnie nie działa i to nie jest takie. Nie możemy wrócić do tego, co było, ponieważ to, co było, stworzyło nasze życie i naszą osobowość, naszą tożsamość. Jeżeli chcemy wrócić do tego, co było, to wracamy do tej starej tożsamości i starego życia. I my czasem chcemy do tego wrócić z różnych względów. Tutaj już nie będę się zagłębiała, ponieważ wpływ środowiska, w którym żyjemy, otoczenia, zdarzeń, różnego rodzaju również wpływów rodowych, energetycznych, to wszystko ma ogromne znaczenie i przenosi się na nas. Więc o tym może innym razem, żeby nie było za długo w tym nagraniu. Natomiast większość z nas nie jest chętna do tych zmian, a na pewno nie do takich drastycznych. Często ludzie podejmują zmianę wtedy, kiedy życie ich zmusza. Taką diametralną zmianę. Zresztą ja również jestem osobą, która zmieniła swoje życie dlatego, że życie przyparło mnie mocno do muru, albo można by powiedzieć do dna, kiedy kompletnie wszystko straciłam. Już nie tylko straciłam pieniądze, ale straciłam dobre imię, straciłam sama swój własny honor, szacunek w moich oczach, kiedy zostałam bezdomna. Dla mnie to było największy upadek życiowy, jaki kiedykolwiek mógł być. Ja zawsze, patrząc na ludzi bezdomnych, zastanawiałam się, jak mogli doprowadzić do takiego skraju. I kiedy ja stanęłam na tym skraju, to dało mi takie gigantyczne zatrzymanie. I pomyślałam sobie: wow, jak to możliwe, że ja tutaj jestem? I oczywiście, że na początku obwiniałam wszystkich dookoła. I oczywiście, że się wstydziłam. Wiele lat się tego wstydziłam. O matko, było mi tak cholernie wstyd. Jednak z czasem poczułam ogromną wdzięczność do tego zdarzenia. I nadal ją czuję, bo nie wiem, gdzie bym była. Nie wiem, co by się stało, gdybym dalej szła w kierunku, w którym szłam. Więc nasze zmiany i chęć zmian często jest uwarunkowana zdarzeniami życiowymi. Im silniejsze zdarzenie, im mocniejsze, tym bardziej one nas zatrzymują. Ale nie każdego, ponieważ zdarzają się osoby, które doświadczają naprawdę dramatycznych stanów i sytuacji życia, a i tak dalej prą w kierunku, w którym dążyli przez resztę życia. I są właśnie jednym z tych takich meszowatych stworzeń, które zostają w tym samym miejscu i nie chcą iść dalej. Ja jednak chcę Wam opowiedzieć i odnieść się, wrócić do tej sytuacji, do tego wydarzenia, o którym Wam opowiadałam na początku, czyli tego szpitala, bo to jest dla mnie niesamowity przykład. Więc kiedy ten człowiek objął stanowisko w szpitalu i zaczął wprowadzać zmiany, pierwszą rzeczą, jaką zrobił, człowiek z zewnątrz, który nie był lekarzem, pierwszą rzeczą, jaką zrobił, to rozeznał się w sytuacji, jaka jest. Rozpoznał, jak to wszystko wygląda. Od kuchni. Stan finansów, stan kadr, stan oddziału. I jego celem nie była jednostka, pojedyncza osoba, a jego celem była cała instytucja, którą tworzył szpital, aby ją wyciągnąć na wierzch. To był jego główny cel. On się na to nastawiał. I on podchodził do tego, nie chcę mówić, że bez emocji, chociaż ludzie tak to opisywali. Jednak z mojej perspektywy i z mojego miejsca, punktu spojrzenia, podchodził do tego właściwie, bo tylko wtedy taka zmiana jest możliwa. Nie możemy się cackać z pewnymi rzeczami,
bo jeżeli będziemy się cackać i litować nad jedną rzeczą, wówczas w pewnym momencie może się okazać, że całość upadnie tak czy inaczej i wszyscy ucierpią. Zresztą ów szpital cierpiał właśnie z tego powodu, że był niewłaściwie zarządzany przez poprzednie lata, przez niewłaściwe osoby, które nie wiedziały, jak zarządzać finansami. I dla mnie było fascynujące, że on zrobił to rozeznanie. On podszedł do tego na chłodno. Jest sytuacja, jaka jest. Okej, zastałem taką sytuację, a chcę, żeby była taka. Więc teraz po kolei wprowadzam działania, które sprawią, że osiągnę swój cel. I to wydaje się proste i banalne, prawda? To proste. Ta obserwacja spowodowała, że zaczęłam dokładnie to samo aplikować do swoich transformacji, do swojej zmiany, do swojego życia. Kiedy prowadziłam siebie w procesach, zauważałam, jak wygląda miejsce, w którym jestem, jeśli pracowałam nad danym obszarem, na przykład finanse, wygląda tak i tak, i moim zadaniem było odsunąć emocje na bok, na tyle, na ile to jest realne, ponieważ jako typ energetyczny, emocjonalny, z autorytetem emocjonalnym, ci z Was, którzy jesteście takim typem energii i macie taki autorytet, wiecie, co mówię. Emocje, odsunięcie emocji w naszym przypadku wymaga bardzo dużego wysiłku, bo my jesteśmy po prostu ciągle w emocjach. Więc starałam się być jak najbardziej z dystansem do tej sytuacji i określić, gdzie ja jestem tu i teraz, w tym miejscu. Cokolwiek się pojawiały, jakiekolwiek emocje w postaci poczucia winy, chęci krytykowania siebie, żalu, pretensji, to był moment, w którym siadałam do procesu, bo trzeba było te emocje uwolnić. Nie mogłam ich odsunąć na bok, uznając, że ich nie ma. To by się udało tylko na chwilę. Ja potrzebowałam wcześniej czy później do każdej z nich usiąść. I jako kolejny krok było określenie, dokąd idę, gdzie chcę pójść, i następnie podjęcie działań. I dla mnie, ponieważ stosowałam to i stosuję nadal, stosuję to już od lat i stosuję to przy każdym procesie, który robię, również zaczęłam stosować to przy prowadzeniu innych osób, czy to w indywidualnych sesjach, czy to na warsztatach. Od tego zaczynałam, od rekonesansu, gdzie są w swoim życiu. I to jest pierwszy, najważniejszy krok, który potrzebujesz wykonać, jeżeli chcesz zmienić swoje życie. Jeśli chcesz zmienić naprawdę swoje życie, nie możesz spojrzeć tylko na jeden mały kącik swojego życia i zrobić z nim porządek. Ponieważ ten kącik nie jest separatywnym elementem twojego życia, tylko jest częścią całości. Jeśli chcesz, to tak jakbyś chciała zrobić porządek ze swoim zdrowiem, nie możesz skupić się tylko na stopie. Ponieważ jeżeli twoja stopa cię boli, to boli cię dlatego, że inne rzeczy mają wpływ na tą stopę. I uleczenie samej stopy nie uzdrowi całego ciebie, i prawdopodobnie ta stopa po chwili zacznie być znowu chora, ponieważ efekt chorej stopy wynika z tego, że są pewne powiązania. Może twój sposób żywienia, może twój sposób chodzenia, może dbanie o emocje, może pewne połączenia energetyczne, rodowe, czy jakiekolwiek, czy praca, którą wykonujesz. To wszystko ma ogromne znaczenie i dopóki nie spojrzymy na nasze życie jako na całość, nie jesteśmy w stanie dokonać właściwej, prawidłowej zmiany i ta zmiana nie doprowadzi nas do miejsca, którego pragniemy. To nie znaczy, że każdym elementem naszego życia, swojego życia masz się zająć na raz, ale to znaczy, że każdy element potrzebujesz zrobić rekonesans. Wziąć głęboki wdech, rozpisać swoje aspekty życiowe, i zauważyć, gdzie jesteś. Gdzie jestem tu w tym aspekcie? Gdzie jestem? Jak wygląda ten aspekt? Jak wygląda tamten? Jak wygląda tamten? Tu wspaniałym narzędziem jest tak zwane koło życia. A ono bardzo mocno wspiera w takich procesach. Znajdziecie je na pewno bez problemu na internecie, ale jeżeli będziecie mieli ochotę, dajcie mi znać i udostępnię Wam swoje koło życia, z którego korzystałam. Ale możecie je również narysować. Jest to nic innego jak koło podzielone na określone części i każda z tych części podzielona na 10 równych kawałeczków, które następnie zakreśla się w zależności od poziomu satysfakcji. Czyli jeśli mamy przy samym środku koła mamy 1, potem 2, 3 i tak dalej, na samym końcu jest 10, czyli poziom satysfakcji 10 z danej dziedziny. Zaznaczając zdrowie na danym odcinku, zadajesz sobie pytanie, jak bardzo jesteś usatysfakcjonowany poziomu swojego zdrowia, jaki on jest na dzień dzisiejszy. Na 5, na 6, na 7, na 9, a może na 2.
I mając wtedy całe koło wypełnione wszystkimi aspektami swojego życia, widzisz, jak to koło wygląda. Jest to specjalnie zrobiona analogia do koła, ponieważ nasze życie jest swoistym kołem. I kiedy przyjrzysz się swojemu kołu życia, zobaczysz, że ono, jestem przekonana prawie na 100%, że dla większości z Was będzie ono miało gdzieś w których miejscach wypustki. Wiecie, jak w dawnych czasach były drewniane koła. W momencie, w którym koło miało gdzieś jakiś uszczerbek, to jak jechał nim powóz, no to się ciężko nim jechało. Były podskoki, były wybroczyny, było po prostu trudno. I to jest wasze koło życia. Jeżeli w waszym kole nie ma wszędzie 100% satysfakcji, to wasze życie będzie miało hopki, podskoki, wyskoki i będzie wam się niewygodnie jechało. I obszarem, którym najlepiej się najpierw jest zająć, to obszarem, który ma dla was największe znaczenie. I to nie zawsze jest tak, że ten obszar to jest obszar, który ma najmniejszy poziom satysfakcji. Obszar, którym potrzebujesz się zająć, to obszar, który będzie odpowiedzią na pytanie, która dziedzina twojego życia, który aspekt życia, gdyby się zmienił, gdybyś był 100% zadowolony z tego aspektu, to wszystko inne również byłoby inne. I czasem jest tak, że jest to druga albo trzecia z kolei, drugi albo trzeci z kolei obszar twojego życia. Nie zawsze ten jest najniższym poziomem satysfakcji. Więc przyjrzyj się temu. Jeśli masz ochotę, możesz zrobić to właśnie w ten sposób. Natomiast wracając jakby do początku moich kontemplacji i tego, czym chciałam się z wami podzielić. Każda zmiana zaczyna się od pierwszego kroku. Jest nią decyzja, że chcesz tej zmiany, a następnie rozeznanie się w życiu, gdzie jesteś i jak to twoje życie wygląda. Zrobienie mocnego rekonesansu, takiego bilansu z każdej dziedziny twojego życia. I tutaj trzeba być szczerym przed samym sobą. Tu nie ma co owijać bawełny. Tu trzeba być szczerym, ponieważ każdy z was jest dorosłą osobą i każdy z was ma pełną kontrolę nad swoim życiem. Nie ma czegoś takiego, że nie mamy kontroli nad swoim życiem. My mamy kontrolę nad swoim życiem. My jesteśmy niechętni tylko do tego, żeby ją przejąć i udajemy i obwiniamy wszystkich innych dookoła, że ja nie mogę podjąć decyzji takiej, bo Polska to jest takim i takim krajem, a rząd to jest taki i taki. Moje pytanie zawsze wtedy, kto ci każe żyć w Polsce? Przeprowadź się do innego miasta, przeprowadź się do innego kraju. A nie, bo ja tutaj mam całą rodzinę i to i tam, więc to nie jest tak, że my nie mamy wyboru, to nie jest tak, że my nie mamy wpływu na nasze życie. To jest tak, że my zawsze znajdujemy wyjaśnienie, dlaczego nie możemy podjąć innych decyzji i dokonać innych wyborów i wziąć życia w swoje ręce. Więc to nagranie zapewne znajdzie wiele wartości dla tych z was, którzy jesteście gotowi na taką zmianę, jesteście gotowi na ten pierwszy mocny krok, ale nawet dla tych z was, którzy już zaczęliście i w pewnym momencie gdzieś utknęliście i nie wiecie, co dalej, nie wiecie, jak dalej ruszać, bo ten proces, o którym dzisiaj wspominam, to nie jest rzecz, którą robisz raz. Ja do tego siadam praktycznie za każdym razem, kiedy ze sobą pracuję i jest to przynajmniej kilka razy w miesiącu, ponieważ zmiany w moim życiu dzieją się szybko, i nie wyobrażam sobie, żebym robiła to tylko i wyłącznie raz w roku albo raz na 5 lat. Więc zachęcam cię do tego, żebyś usiadł ze mną do tego procesu i usiadła ze mną do tego procesu i rozeznała się w swoim życiu. Rozpoznała, jak ono wygląda. Bądź świadoma tych wyborów. Podejdź do tego świadomie, dojrzale, mocno stojąc na ziemi. Ja wiem, że czasem są w nas silne emocje. Ja wiem, że czasem może być tak, że jesteś w takim miejscu, kiedy jedyne na co masz ochotę, to płakać nad tym, gdzie jesteś w swoim życiu. I okej. Płacz, a potem weź głęboki wdech, weź się w garść, ponieważ nikt tego za ciebie nie zrobi. Nikt cię za rękę nie weźmie i nie posadzi na krzesełku i nie pomoże ci rozwiązać tej łamigłówki, w której właśnie tkwisz i która została stworzona w twoim życiu. Możesz zrobić to tylko i wyłącznie ty. Jeśli potrzebujesz dłużej popłakać, popłacz dłużej, a potem wyszyj łzy i usiądź do tego i zrób porządek ze swoim życiem. Jeśli tylko pragniesz zmiany, a obiecuję ci, że ten proces, przez który cię prowadzę, doprowadzi ci tam, gdzie chcesz.
A nagranie, o którym wspominam, które tak naprawdę zainspirowało mnie do tego, by dzisiaj się z wami podzielić, to nagranie znajdziesz na moim kanale na YouTubie. Jest ono jednym naprawdę z pierwszych nagrań, więc trzeba będzie trochę przewinąć, bo tam jest ponad 130 w tej chwili wideo. I możesz przyjrzeć się mi, posłuchać tego, co mówię, zobaczyć, jaka zmiana się zadziała w moim życiu. Nie jest to zmiana, która wynikła z tego, że przeszłam gigantyczną ilość kursów, w jaki sposób promować siebie czy pokazywać siebie online. Ta zmiana, której doświadczam, jest zmianą tylko i wyłącznie związaną z pracą nad sobą, nad swoimi ograniczeniami, nad swoimi limitami, ale przede wszystkim nad akceptacją siebie i pokochaniem siebie. I to wszystko zmienia. Kiedy kochasz siebie, ale kochasz naprawdę, nie miłością, która została ci pokazana w twoim dzieciństwie, tylko miłością bezwarunkową, taką, jaką kocha cię Stwórca, Bóg, Wszechświat, która nie określa kocham cię wtedy, kiedy jesteś dobry, a jak jesteś niedobry, to cię nie kocham. Tylko kocham cię zawsze, taką miłością. Wówczas nie ma oceniania i otwierasz się na innych, i otwierasz się na świat, i otwierasz się na cuda. Dzisiaj te cuda towarzyszą mi od poranka. Życzę Wam cudownego dnia. Zapraszam Was do mojego świata, na moją stronę internetową sylwiapupek.com, na moje warsztaty. Niedługo pojawią się wszystkie warsztaty, bo zdecydowałam, że wrzucę wszystkie warsztaty do sprzedaży, wszystkie, które stworzyłam, ponieważ dopiero to jest zabawne trochę, a dopiero teraz widzę sama ich wartość. Niesamowite jest to, że potrzebowałam tyle czasu, aby zobaczyć wartość własnych warsztatów, ale to wymagało głębokiej pracy z toksycznym wstydem i z poczuciem własnej wartości. Te warsztaty są naprawdę świetne. Każdy z nich pozwoli ci sięgnąć głębiej, 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 ale tak jak jedna z bliskich mi osób powiedziała, żaden z nich nie jest magiczną różdżką i żaden z nich nie zmieni twojego życia na pstryknięcie palcem. Natomiast każdy z nich może być elementem do tego, by ta zmiana szybciej się zamanifestowała. Jednak ostatecznie ty o tej zmianie decydujesz i to ty tę zmianę w życie wprowadzasz. Cudownego dnia ci życzę. Do usłyszenia.